Jakub, przede wszystkim witam Cię w GKS-ie Katowice i standardowe pytanie do każdego nowego piłkarza Gieksy. Dlaczego wybrałeś ofertę naszego klubu? Wybrałem GKS, ponieważ widziałem determinację u dyrektora z klubu, widziałem, że byli chętni, aby mnie pozyskać. Ja też powiem, że grając tutaj nawet mecz przeciwko GKS-owi, czułem tą atmosferę Bloszoka, czułem kibiców, czułem, że ten klub naprawdę jest w bardzo dobrym miejscu, dobrze gra, więc to były rzeczy, które zdecydowały, że wybrałem ten klub i mam nadzieję, że pomogę zespołowi trafić do Ekstraklasy, bo uważam, że tam jest miejsce GKS-u Katowice. Jakbyś miał scharakteryzować swoją grę, na jakich pozycjach będziesz w GKS-ie rywalizował? Na pewno na wahadle. W poprzednim klubie grałem na skrzydle, więc to jest pozycja bardzo podobna. Oraz mogę występować też na pozycji podwieszonego napastnika, pozycji numer 10. Czy rozmawiałeś m.in. z Filipem Szymczakiem, który gra obecnie w GKS-ie, czy też z poprzednimi zawodnikami Lecha, którzy grali w GKS-ie na temat Katowic i przenosin tutaj do GKS-y? Tak, oczywiście z Filipem się kontaktowałem, jesteśmy tak naprawdę w ciągłym kontakcie, rozmawiamy ze sobą. Tutaj się pytałem Filipa, jak to wszystko wygląda, chwalił sobie, mówi, że jest super atmosfera, taka rodzinna, więc naprawdę cieszę się, że tutaj przychodzę. Również rozmawiałem z Bartkiem Roskiem, który również tutaj spędził bodajże 2 lata. Też sobie chwalił, też był bardzo zadowolony, więc mam nadzieję, że tak samo wyniosę super znajomości i sukcesy z tego klubu. Grałeś już w swojej karierze w drugiej lidze, jeszcze nie grałeś w pierwszej lidze. Jakie masz oczekiwania po tym poziomie rozgrywkowym? Na pewno gra jest szybsza. Wydaje mi się, że szybciej trzeba operować piłką. Na pewno większa intensywność, lepsze zespoły, bo wiadomo, jest to pierwsza liga. Ale mam nadzieję, że z to będziemy jak najwyższe miejsce w tym sezonie i powalczymy o awans do Ekstraklasy.